Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim o mieszkaniach dla młodych. Ma być to duży program, który pozwoli właśnie zmobilizować wszystkich do działania na rzecz budownictwa mieszkaniowego, komunalnego. Muzyce świata. Aktach w ratuszu. Chciałbym pokazać, pochwalić się w imieniu pani Bernadety właśnie tym pięknym pucharem, który otrzymała pani Bernadeta. A na zakończenie powiemy o gadżetach od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My mamy różne gadżety. Dostaliśmy oto to pudełeczko tutaj z tym pięknym zegarem, z koszulkami i tak dalej. Miasto Kamienna Góra chce uczestniczyć w rządowym programie budowy mieszkań. W chwili obecnej przygotowane zostały lokalizacje, w których w przyszłości inwestycja mogłaby zostać zrealizowana. Sama idea mi się bardzo podoba. Jest to próba pomocy samorządom, które na dzisiaj, i to byliśmy tu zgodni wszyscy samorządowcy obecni na tym spotkaniu, na dzisiaj samorządy, przygotowując się do pozyskiwania środków unijnych, nie bardzo mają środki na inne tego typu działania, jak budownictwo mieszkaniowe, bardzo ważne dla mieszkańców naszych miast. W związku z tym jest taka idea, aby samorządy w ramach całego programu budownictwa i gospodarki mieszkaniowej, który państwo przygotowuje dopiero, całe pakiety i przepisów i ustaw, ale jest taka idea, aby samorządy wyznaczyły swoje działki, które mogą wprowadzić do tego systemu, czyli samorząd daje działkę, a instytucje związane z rządem, przede wszystkim Bank Krajowy poprzez specjalny fundusz, będzie finansował budowę tych mieszkań. I to są przede wszystkim mieszkania, mają być to mieszkania na wynajem. Na wynajem z możliwością uzyskania ich na własność. Z możliwością, ale generalna zasada jest taka, że na wynajem. Budować to będzie spółka celowa, która w tym celu zostanie zawiązana po podpisaniu listu intencyjnego przez państwo i miasto. I potem ta spółka będzie tymi mieszkaniami zawiadywać i te mieszkania będą przydzielane. W wszystkich miastach zależy przede wszystkim, żeby przydzielać te mieszkania dla ludzi młodych, dla rodzin rozwojowych, które chcą pozostać na tym terenie i pracować, również dla rodzin, które wymagają pewnej pomocy, nie stać ich na samodzielne mieszkania. Idea jest bardzo duża. Na dzisiaj 56 samorządów zgłosiło swój akces. To jak na skalę kraju jeszcze nie jest dużo, ale to są pierwsze działania. My jesteśmy w tej grupie. Muzyką z różnych stron świata Kamiennogórzanie przywitali nowy 2017 rok w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Gwiazdą koncertu był zespół Arpode, którego muzycy po raz pierwszy zaprezentowali się w mieście podczas Dni Kamiennej Góry. Międzynarodowy zespół muzyczny Arpode tworzą artyści z Armenii, Polski i Niemiec, których łączy pasja tworzenia muzyki koncertowej w oparciu o dorobek kulturowy wielu narodów. Dźwięki żywej i akustycznej muzyki pozwalają usłyszeć cząstkę egzotyki z wielu krajów Europy i Azji. Twórczość muzyczna zespołu we własnej aranżacji jest uniwersalna i łączy się niemal z każdym wydarzeniem społeczno-kulturalnym, gdyż grupa potrafi zagrać klasycznie, jak i w klimacie jazzu tradycyjnego czy na ludowo. Podczas wydarzenia sala widowiskowa Kamiennogórskiego Centrum Kultury wypełniona była po brzegi. Artyści stwierdzili, że w Kamiennej Górze chętnie zagoszczą po raz kolejny. Kamiennogórski ratusz pełni nową funkcję. Osoby odwiedzające magistrat mogą obejrzeć w nim pracę lokalnych artystów.
Na pierwszej z wystaw, jakie zostały zaprezentowane w magistracie, znalazły się prace Bernadety Nowak. Centrum Kultury przez chwilę przestanie pracować. Tak. W związku z tym będzie już tylko jedna galeria, czyli Lotos. No, albo jeszcze muzeum, chodzi. No to my tak może nieśmiało wejdziemy tutaj z tą częścią artystów, którzy oczywiście będą chcieli tutaj się wystawić. Myślę, że dużo ludzi przebija. Bardzo. No przebija się sporo i tą salę my coraz częściej udostępniamy na różnego rodzaju uroczystość. Ciekawe, jakbyśmy to zostawili na dzień ślubu. Ja ciągle kombinuję. Ja wręczam też te medale 50-lecia. Też tu przychodzą, a dobra, to jest dobry pomysł. Niech ludzie obsują z kulturą. No tak, no. Artystka zaprezentowała namalowane przez siebie akty. Pomysł wystawienia prac w ratuszu zrodził się we Francji. Na zagranicznym festiwalu artystka uzyskała drugie miejsce. Miałem zaszczyt brać udział w festiwalu Festiwalu La Palette du Monde we Francji, na którym to festiwalu przedstawiane były prace wielu artystów z Europy, z Rosji, ale również z Afryki. I na tym właśnie festiwalu, na którym tak bardzo wiele prac zostało przedstawionych, zaszczytne drugie miejsce w kategorii Open, czyli z całości wszelkich prac i rzeźby, i malarstwa, i koronkarstwa, i wszelkich innych kategorii, zajęła kamiennogórzanka, pani Bernadeta Nowak. Dla kamiennogórskiej artystki tak duże wyróżnienie to powód do dumy. Zajęcie drugiego Grand Prix we Francji napełniło mnie wielką dumą. Jeszcze fakt, że reprezentuję miasto, które bardzo lubię. Przyjechałam tu kilkadziesiąt lat temu i jest już moim ukochanym miastem. Sprawia, że propozycja wystawienia nagrodzonego aktu we Francji, to jest ten akt w Zielenie i Fenecie, sprawiła mi dużą radość. Postanowiłam także pokazać resztę aktów, które namalowałam. Są to akty może malowane bardziej emocjami, nawet nie chodzi o technikę, dokładność, ale o wzruszenie, zachwyt, radość, to co nas inspiruje, uszczęśliwia, o kolory radości i szczęścia. I to się starałam przekazać. Burmistrz miasta Kamiennej Góry chce zaprosić innych artystów, aby swoje prace pokazywali w ratuszu. Ja myślę, że nie tylko obrazy, ale również rzeźby. Jeżeli już to rzeźby, to mamy fotografikę i myślę, że jeżeli sala będzie się do tego nadawała i będzie takie odczucie, to należałoby wszystkich naszych artystów pozwolić im na taką wystawienie. Kamiennogórski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymał od Fundacji Jurka Owsiaka przedmioty, które będą licytowane podczas 25 finału. Witam Państwa prosto ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Centrum Kultury Kamienna Góra. Kłaniamy się pięknie. Komunikat numer 2. Obiecaliśmy, że pojawimy się wtedy, kiedy już będziemy wyposażeni we wszystkie możliwe urządzenia pozwalające nam kwestować i zbierać pieniądze. I wszystko już mamy. Wszystkie prezenty, paczki, gadżety od Jurka Owsiaka z Fundacji z Warszawy już do nas przyszły. No przede wszystkim rozpocznę od tego, jak wyglądają i będą wyglądać nasi wolontariusze. Będzie ich 39. Będą przemierzać nasze ulice Kamiennej Góry, Krzeszowa, Przedwojowa i Pisarzowic wszerz i wzdłuż, uśmiechając się do Państwa pięknie. Bądźcie hojni. Oni będą mieli puszki. Puszki z napisem 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak, kolorowe, oto taka puszeczka. I tylko takie osoby, które trzymają takie puszki, mają prawo kwestować i zbierać pieniądze. Pamiętajcie o tym, chociaż oszuści nas omijają. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z tym faktem. Identyfikatory. Jak zwykle, od wielu lat one muszą być na szyjach tych uśmiechniętych młodych ludzi. Tak, ze zdjęciem, z podpisem i już. No i będą mieli dla Was kolorowe serduszka, kolorowe, czerwone serduszka, jak zwykle, które będziecie mogli Państwo sobie przykleić albo podarować komuś. My mamy różne gadżety. Dostaliśmy oto to pudełeczko tutaj z tym pięknym zegarem, z koszulkami i tak dalej. Nie będę otwierał teraz w całości, pokażę podczas finału, jak zwykle, świetne gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej, Jurka z Warszawy, cudeńka. Koszulki, płyty, różne gadżety. Część zabawek, już pluszaki, wiadomo, że będą się cieszyły dużą popularnością, docierają do nas. Na pewno będą obrazy, artyści już powiedzieli, że specjalnie namalują i przyniosą i będą piękne zdjęcia. I mam nadzieję, pojawią się gadżety niespodziewane. Już wiem o tym, że będzie złote serduszko live'owym
gadżetem do licytowania. Mam nadzieję, że takich live'owych, czyli tych licytacji, które rozpoczynamy od godziny 14, kończymy po 21, z wielkim tadam i finałem będzie troszkę więcej. Szykujcie się, mobilizujcie się i przynoście przede wszystkim gadżety i wszystkie rzeczy, które chcecie podarować. My je pięknie będziemy licytować. Nie musicie martwić się o to, że kawa, herbata, że trzeba wrócić do domu, coś zjeść. Będziemy mieli kawiarenkę, która będzie serwowała różne fajne przysmaki. Będą ciasta, będzie kawa i herbata, więc będzie można długo pobyć tutaj w Centrum Kultury. No to co? No to chyba jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś komunikat techniczny się pojawi. Już taki szczegółowy, może z informacją dokładnie godzinową, rozpisową. Jeżeli nie, to widzimy się w takim razie w niedzielę 15. Uśmiechnięci. I bądźcie razem z nami, bo to spotkanie za każdym razem kwesta kwestą. Natomiast to spotkanie jest spotkaniem ludzi kolorowych, ludzi pełnych tolerancji, budowanie kapitału społecznego przez fundację, jedyną taką cudowną, bo jest to chyba jedna z ostatnich takich organizacji, która tak świetnie buduje kapitał społeczny w Polsce, nie rujnuje go. Więc my bierzemy w tym udział, my Kamiennogórzanie, a jak Państwo wiecie, właściwie ten przekrój i wiekowy, i zawodowy w tym mieście, wszyscy. No wyjątkowo Kamienna Góra. Kamienna Góra jest znana. Jurek Owsiak wie o Kamiennej Górze, wie o tych kwotach, o tym, że przeciągnie na jednego mieszkańca, zbieramy furę pieniędzy nieporównywalną z innymi miastami i mam nadzieję, że równie pięknie będzie w tym roku. No to co? W takim razie zapraszam pięknie. 15 stycznia o godzinie 14 do Centrum Kultury. Pa, pa, do zobaczenia. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.